Hej, hej, tu Ariska i witam Was w obiecanym poradniku do breedowania. Tak, a więc powoli sobie zaczniemy. Przede wszystkim często się pytacie, jakie ten rzeczy typu, jak Ty robisz, że Ci wychodzi tyle koni, jak Ty robisz, że masz tyle karotek, nie wiem, jak zrobić, nie wiem, i worka przykładowo, więc okej. Okay. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeśli chcę mieć na przykład siwka, przykładowo ja już mam siwka, no to akurat biorę sobie konie siwe, powiedzmy, że mój siwek ma być na magię, więc zaznaczam w kontrolę i powiedzmy, że chcę mieć go z długą grzywą, więc zaznaczam długą grzywę. I teraz sobie wybieram jakiegoś siwka i bardzo mi zależy na tym, żeby był siwek, więc na co patrzę? Przede wszystkim patrzę na to, ile do genów ma dany siwek, bo na przykład ten ma plus 9, no to jest okej, nie? No bo ma plus 9. Ten ma plus 5, no jest tak pół na pół, bo tylko z jednej strony ma siwki. Ten ma plus 2, no to też taką niezbyt szansę mam, że tam wyjdzie ten siwy, ale jest jakaś szansa. Tak, a więc najlepiej breedować z końmi, które mają największy plus do genów. Wtedy mamy największą szansę, że ta maść się odziedziczy. Dalej. Przede wszystkim patrzymy też na strzałkę. Strzałka zależy od ilości serc oraz od tego, czy mamy nabity urok, to się bodajże po angielsku beauty nazywa, u naszego konia. Ja praktycznie u każdego konia na swoim koncie, z którego breeduję, mam urok wbity do drugiej gwiazdki, czyli na maksa, żeby zwiększyć szansę na pomyślne breedowanie i to naprawdę coś daje. Nieraz się nie chce tego dobijać, aczkolwiek warto. Teraz kontynuując. Mamy sobie te nasze siwki. Mamy urok, który nam dodaje zawsze pół serduszka więcej. Tak, to jest, jeśli mamy dwie gwiazdki w uroku, to nie jest jakaś randomowa ilość, tylko pół serduszka więcej. Mamy szansy na ciążę. I też, no faktycznie, przynajmniej w moim odczuciu, przekłada się na to, że częściej te lepsze konie wychodzą. I teraz tak, drugą rzeczą jest, że szalenie się, ale ja breeduję z koni plus 9, ale mi nie wychodzi. No tak, bo breeding, mimo wszystko, idzie, Alicja w pierwszym momencie patrzy na naszego konia. Jeśli na przykład cały czas wychodzą ci średnie grzywy, a twój koń też ma średnią grzywę, ale ma na przykład dobrą maść, to może warto by się zastanowić nad tym, czy nie zostawić jakiegoś konia nawet z jednogwiazdkową maścią, który ma tą długą grzywę, bo wtedy już będzie o wiele łatwiej, żeby ta długa grzywa się dziedziczyła na pewno. Moje konie mają bardzo dużo długich grzyw w genach, bo to jest akurat mój ulubiony typ grzywy w tej grze. Więc raczej nie mam większych problemów wtedy z tym, żeby się ta grzywa dziedziczyła. Oczywiście zdarzają się inne grzywy, bo breeding jest losowy, ale nie jest w pełni losowy. Więc to nie jest też tak, że nie wiem, mam same długie grzywy w genach, to nie może mi wyjść żadna inna. Może, ale to też nie oznacza, że breeding jest 100% losowy. Tak samo, nie wiem, mam same iworki w genach i wychodzi mi mąka od na przykładzie mojego Kazumy. No to też nie znaczy do końca, że breeding jest losowy. Jest losowy i największa szansa jest, że wylosuje ci się maść jednogwiazdkowa. Aczkolwiek jeśli masz dużo w genach, przykładowo iworków, tak jak tutaj, to z trójgwiazdkowych teoretycznie największa szansa powinna być na to, że wylosuje się iwory. I tak jest, tylko my często tego nie widzimy, bo to nie jest tak, że ta szansa wynosi 50%, tylko że ta szansa wynosi kilka procent, no bo te trzygwiazdkowe maści mają być rzadkie, dlatego tak często wychodzą nam jakieś szampany Sabino czy ziemniaki, jak to lubicie nazywać. Czy bo jest nienawidzone aborcje, czyli kasztany ze skarpetkami, nienawidzę tej maści. Więc to nie jest tak, że jak mamy same, nie wiem, przykładowo iworki, to nie może nam wyjść inna maść. Może, ale mamy dużo większą szansę na tego iworka. Aczkolwiek wiek mimo wszystko może nam wyjść w totalnie randomowym momencie, breedując coś innego. Jak akurat mój dream iworek, o którego się dużo namęczyłam, bo ciągle mi się rodziły z białą, a osobiście nie lubię iworych z białą. Wyszedł mi przypadkowo z karusków. A za Chiny nie mogłam go uzyskać breedując z iworych, bo ciągle rodziły właśnie się z białą i miałam już kilkanaście pewnie iworków z białą, z plus 9, no ale wyszło jak wyszło. Aczkolwiek breedując sobie plus 9 też możemy uzyskać dobrego konia i z tego mojego karego Sabino bardzo często mi się rodzą inne kary Sabino, gdy przez jakiś czas w ogóle prowadziłam sobie hodowlę karych Sabino dla zarobku. Także to działa.
I warto sobie właśnie co jakiś czas zrobić przerwę, jeśli nie wiem, cały czas bidujemy, nie wiem, i worki na mnie idą. Spróbujcie pobidować sobie coś innego, może wyjdzie wam dream innej maści, nie wiem, przykładowo kary. A może przeżywam totalnie randomowo, wyjdzie akurat i worek. Także warto sobie od czasu do czasu zrobić przerwę od konkretnej maści i poklikać sobie trochę inną maść. I co by jeszcze na pewno można było powiedzieć? Aha, zależności. Z medium, jeśli konik, który wyszedł, ma medium grzywę, to jest jakaś duża szansa i chcemy z nim zbridować, że jego rodzice mieli długą albo długą falowaną. To tak z reguły jest, że te medium short wychodzą raczej z długich, a w drugą stronę extremely short i szczególnie ścięta, nie pamiętam jak ona się nazywa, zaraz ją pokażę, o którą chodzi. O, chodzi o tą, o shaved. Wychodzą z reguły z końmi, które miały irokezy. Szczególnie to dotyczy shaved, bo shaved bardzo rzadko wychodzi po koniach, które miały raczej długie grzywy w genach. Więc tak, zbridujemy sobie coś przykładowo, żeby nie było tak trudno. Więc przykładowo teraz chciałabym, żeby wyszedł mi siwek, więc szukam siwka i powiedzmy chciałabym, żeby źrebak miał szansę na to, żeby być plus 9, bo już mam siwka i chcę powiedzmy sobie poprawić genotyp czy coś takiego. O, i ten mamy siwka, jest plus 9. Mój siwek jest plus 6, ale oboje rodzice są siwi. I o, i właśnie, jeśli oboje rodzice twojego konia są w tej samej maści co ten koń, to źrebaki po nim mogą już być plus 9, bo często już widziałam się z opiniami zaniżającymi wartość takich koni. Teraz jeśli zbriduję, to teoretycznie mam szansę, żeby dałem mieć siwego źrebaka plus 9. Ale nie musi wyjść siwy źrebak plus 9, może wyjść tak naprawdę cokolwiek innego, ale mamy większą szansę na tego siwka. O, nawet się urodził, jak miło. Tak dla przykładu gra mnie polubiła, żebym miała co pokazywać. Jest właśnie, mamy dużo większą szansę, że ten siwek się faktycznie urodzi. No, nie mam niestety miksturki do postarzenia od razu. Nazwiemy go sobie jakoś, spojrzymy go sobie jakoś, zobaczymy sobie jak to się ma z grzywą do tego co mówiłam. Grzywa jest medium, właśnie, oboje rodzice mieli długie, ale gra nie dała nam długiej grzywy i wyszła medium, więc to się pokrywa z tym co mówiłam. Mamy grzywę medium i tak samo działa w drugą stronę z tymi irokezami odnośnie tych grzyw ściętych. No i źrebak jest plus 9, mimo że mój koń był tylko plus 6, bo właśnie jego oboje rodzice są siwkami. Co z zarobkiem? Teraz przykładowo wyszedł mi taki ksiwek i jest on siwkiem, który ma no kiepską grzywę i ogon, naprawdę kiepską. Ja na to jakie kombo mówię, że to sobie jest rakowa. I teraz co z tym, że taki siwek zarobi? Zarobi. Właśnie dzisiaj ściągałam siwka, co prawda ogon miał chyba inny, który był plus 8 i też miał medium grzywę, zarobił 150 tysięcy i tutaj tak uczciwie 150 tysięcy, a nie dobijanie, że nie wiem, z drugiego konta sobie przelałam, bo było 150 tysięcy, w które nie ingerowałam, także takie konie też zarabiają, więc jeśli wam wyjdzie jakiś kary siwy i nie ma długiej grzywy, to jak najbardziej opłaca się go wystawić. Drugą rzeczą na pewno opłaca się podobić takiego konia do 8 grade'u, więcej osób się nim zainteresuje niż gdy ma jakiś 7-6 grade. I na pewno warto dbać o to, żeby konie, z których hodujecie, miały też jakiś wyższy grade, bo jeśli bridujecie z konia, który ma 6 grade, to jest dużo większa szansa, że urodzi wam się niższy grade, niż gdy bridujecie z konia, który ma 8 przykładowo. Aczkolwiek z koni bridowałam wielokrotnie z koni, które miały 7 grade'y i wychodziły mi potem naprawdę fajne rzeczy, więc też warto teraz sobie wziąć takiego konia. Kurczę, akurat tak nie pokażę. Tutaj ten konkretnie nie, ale jej poprzedniczka była identycznym karoszkiem, tutaj z mojej strony, która miała cienki ogon i dlatego ją poprawiałam. I tu właśnie widać, że Never, koń, z którego mi się urodził, była poprzednia Kelpie, miał 7 grade. Gdzieś jeszcze miałam taki przypadek, ale nie pamiętam teraz, a nie chcę go szukać na siłę, więc na pewno warto też sobie od czasu do czasu pobridować z tymi 7 grade'ami. Z naszej strony lepiej znowuż, jak wystawiamy konia, dobić do tego 8 grade'u, jeśli chcemy więcej zarobić. Jednogwiazdkowe maści i dwugwiazdkowe maści jak najbardziej też zarabiają. Urodził nam się koń, który ma jakąś ładną dwugwiazdkową maść, przykładowo, nie wiem, jest krową, albo jabłkowity, albo Soty Bay,
albo jest Izabelkiem, albo jest na przykład karonderką z czarną grzywą, albo jakimś ładnym szampanem i ma długą grzywę, albo falowaną, albo irokeza i ma do tego nie najgorszy ogon, taki koń jak najbardziej zarobi. W siłę tak samo, takie konie jak najbardziej zarobią, speeda jak najbardziej zarobią, także to nie jest tak, że to działa tylko na kontroli. Ja ostatnio nawet więcej briduję koni w siłę, a moi znajomi bridują też konie w speed, także to jak najbardziej działa. Oczywiście są maści, które są bardziej popularne i zawsze zarobią, to są w większości maści trzygwiazdkowe, to jest maść Siwa, Kara, Iwory i Black Sabino, trochę mniej zarabia Depple Bay i Milbay i Chestnut Sabino, tych maści się bierze mniej. Znaczy Depple Bay, a to jeszcze tak w miarę, pozostałe dwie się bierze mniej, ale też są osoby, które to biorą. Z dwugwiazdkowych najlepiej w moim odczuciu przynajmniej zarabia Black Pinto i Depple Grey. Aczkolwiek zarabiają też na pewno pozostałe cztery maści, jeśli mają właśnie jakąś ładną grzywę, jak jeszcze ma dobry kolor, to już w ogóle. I z jednogwiazdkowych oprócz tych dwóch, bo to jest zawsze ryzyko, jak się wystawia, ale pozostałe, jeśli mają ładne grzywy i ogony i są dobrane kolorystycznie dobrze, to też jak najbardziej coś zarobią. Wiadomo, to nie będzie tyle, co Karosz z Kerli Combo plus 9, ale zarobią, także jeśli często macie problem z karotkami, jak najbardziej opłaca wam się takiego konia wystawić. Oczywiście najpierw, jeśli nie ma, dotrenować do 8 grade'u, bo raczej no Szampana, Sabino z 6 grade'em, no to nikt nie weźmie, nie oszukujmy się przykładowo, nie? Bo jest masa takich samych na 8. No i to nie będzie, że wezmą go 15 razy, wezmą go powiedzmy 7 razy, ale jesteście cały czas do przodu, więc tak można się powoli dorobić. Kolejną rzeczą, o której chciałam powiedzieć, co to było. Statystyki naszych koni. Bardzo często jest tak, że widzimy jakiegoś fajnego konia. To częściej widzę przy koniach w siłę, zaraz wam pokażę. Tutaj clear. O, i powiedzmy jest jakiś fajny koń, ale ma niefajne statystyki. To zaraz pokażemy. Dobra, zaznaczymy tak, jak ja zawsze szukam. Nie to, tylko to. Okej. Okay. Teraz powiedzmy, jest jakiś fajny konik. Zaraz znajdziemy. O! Nie, ten jest jeszcze dobry. Nie ma dzisiaj naprawdę żadnego takiego, którego zawsze cierpię. Naprawdę gro. Dzisiaj akurat nie dacie mi na czym pokazać. Nawet może mieć niski. Okej, ja go znajdę, dajcie mi chwilę. Aha, przecież karę już sprawdzałam, nie ważne. Naprawdę dzisiaj nie będzie? Dobra, nieważne, aczkolwiek nie znajdę teraz, aczkolwiek nieraz jest na przykład, powiedzmy, jest fajny koń, ma powiedzmy 6, ale ma tylko 60 siły i powiedzmy 40 kontroli. No to już raczej nie zachęca nowej osoby do zbridowania z końmi. Ja osobiście preferuję, że jeśli zmieniam statystykę i robię to pierwszy raz i nie mam jeszcze koni w tą statystykę, to robię to tak, że kupuję konia ze sklepu, z niego briduję, wychodzi mi coś z długą grzywą, z lepszymi statystykami od tego, którego mam, to briduję to już z tego dalej, już walczę o te konie, które konkretnie chcę i tak robiłam, gdy zaczynałam z siłą. I uważam osobiście, że to jest lepsza metoda, aczkolwiek tu już możecie mieć swoje zdanie, to jest tylko moja opinia. I nie mamy też tego momentu, gdy jest powiedzmy pół na pół kontrola siła i w tym momencie wychodzi nam, nie wiem, kary z Kerli Combo i on zarabia mało, no bo ma takie statystyki, które ani to na magię, ani to na speeda. Także bez sensu. No i myślę, że nie wiem, to chyba wszystko, co mogę wam powiedzieć. Powiedziałam i o zarabianiu, i o tym, jak konie wychodzą. Aha, jeszcze... grzywy idą kolorami dość losowo, aczkolwiek jest większa szansa, że gdy blidujecie karego z szarą, to wyjdzie w sensie czarną grzywę z białą, to wyjdzie szara, szara z szarą, szara, biała z czarną, no, aha, już mówiłam, że szara,
ale ten czarna z szarą jest spora szansa na białą i ten i biała z szarą na czarną, aczkolwiek to tak się idzie losowo, ale z mojej obserwacji tak częściej wychodzą konkretne i krzywe kolory. Nie wiem, jak to idzie przy brązach, aczkolwiek no tak to tyle zaobserwowałam. Także myślę, że to wszystko, w razie czego możecie się jeszcze dopytać w komentarzach, ja chętnie odpowiem, bo myślę, że breeding to jest rzeczą, której ludzie dalej często nie rozumieją, robią to nie w taki sposób jak trzeba i marnują dużo karotek przez to, więc potem narzekają, że nie mają tych karotek i idzie takie błędne koło. Także w razie czego jeszcze śmiało pytajcie, ja nie gryzę i myślę, że tutaj będzie papa, do następnego odcinka, cześć!